Witam serdecznie ze stadionu Legii na Łasienkowskiej, Pryzmy Śniegu. Dosłownie przed chwilą skończył się mecz ze Sportingiem Lizbona w 1/16 Ligi Europejskiej. Wynik 2-2. Chciałbym powiedzieć, że jest sprawa awansu jeszcze otwarta, no ale ciężko Legii będzie wygrać, a będzie musiała wygrać albo zremisować 3-3 w Lizbonie. No, co prawda w tym meczu nie widać było różnicy między rozpędzonym Sportingiem, rozpędzonym, przegrywającym w lidze, ale jednak będącym w trakcie sezonu, w rytmie gry co trzy, co tydzień, a Legia, jak wiemy, nie grała w Superpucharze Polski. Pierwszy mecz po takiej tej przydługiej naszej nieszczęsnej przerwie zimowej. Nie było widać różnicy i to jest dobre, no to pozostawia jakąś szansę. No, szkoda niewykorzystanej szansy tutaj, że nie udało się dowieść tego wyniku 2-1 chociażby. No, zawsze byłoby to zwycięstwo, ale obejrzeliśmy ciekawą Legię. Co prawda jeszcze z Maciejem Rybusem, rozmawiałem z nim przed chwilą, mówił, że z bolącym sercem schodził do szatni, jego ostatni mecz na Łazienkowskiej, bo zagra jeszcze w rewanżu. Nie wiem, zapomniałem zapytać, czy zagra z Górnikiem, czy już w jego miejsce zobaczymy nową gwiazdę klubu z Łazienkowskiej. Na co nowo, 33 lata, ale zobaczmy, ci wiekowi zawodnicy, którzy przyszli do Legii, tacy jak Michał Rzewłakow czy Daniel Liuboja, no, sprawdzili się doskonale. Okazało się, że nie są to wcale nasycone wilki, stare już, które tylko chcą odcinać kupony od długiej kariery. Rzeczywiście im się chce. Bardzo zmienili Legię, bardzo dużo jej dodali i jeżeli tak samo będzie znaczonowo zawodnikiem, który jeszcze niedawno w barwach Rangersów grał przeciwko Barcelonie. Pamiętam ten mecz w Lidze Mistrzów i był tam nowo i takim no, rodzynkiem wyróżniającym się, który na tle tych drwali szkockich. Taki bardzo waleczny, taki mało hiszpański, raczej właśnie szkocki, waleczny, szybki, taki nieustępliwy zawodnik. Jest w stanie zastąpić Rybusa. Ariela Borysiuka w tym meczu naprawdę nieźle zastąpił Jakub Rzeźniczak jako defensywny pomocnik. Trochę chaosu, ale pewny występ, a przede wszystkim widać w nim było szaloną wolę walki, szaloną wolę gry. Więc ta Legia po przerwie zimowej spisała się nie najgorzej moim zdaniem. Właśnie trwa mecz Wisły, nie wiem jak się skończy. Zdaje mi się, że właśnie jak wychodziłem z biura prasowego, Wisła grała już w dziesiątkę po czerwonej kartce Czekaja. No ale rusza Ekstraklasa, o tym jest ten vlog. Wreszcie po tej przydługiej przerwie zimowej, o przerwę zimową apeluje Alex Ferguson, że tam grają za często, a dla polskich drużyn przekleństwem jest ta długa przerwa zimowa. Legia zacznie ten pościg za Śląskiem Wrocław od meczu z Górnikiem Zamrze. Ja w tym meczu stawiam na Legię. Po pierwsze, nie mam pojęcia, w jakiej formie jest Górnik. Nie jestem w stanie przewidzieć, jak on się będzie spisywał po przerwie zimowej, ale z tego, co słyszałem, mecz jednak odbędzie się na Roosevelta, gdzie jest tylko jedna trybuna, a wiemy, no ja tu na Łazienkowskiej widziałem, jak grała Legia przy jednej trybunie, kiedy była placem, kiedy stadion był placem budowy. Tu jeszcze wtedy trwał ten protest. Nie wyglądało to najlepiej. Legia, jeśli chce gonić Śląsk, musi ten mecz wygrać. Stawiam na 1-0. Nie wiem, czy Naczonowo już tam zagra, czy Sporting Gijón dośle wszystkie dokumenty, czy zagra Ismael Blanco, czyli dwukrotny król strzelców Ligi Greckiej. Dzisiaj widzieliśmy, że Liuboja, no, on może mieć problemy. Nie wykorzystał świetnej sytuacji na 2-0, żeby podwyższyć, był sam na sam. Jednak pamiętajmy, że on no, prawie nie trenował w tym okresie przygotowawczym Legii do rundy wiosennej, ale też i mało trenował w rundzie jesiennej. No, mogą być problemy z siłami, na pewno taki napastnik jak ten Ismael Blanco, jeśli by jemu się chciało, to naprawdę może być gwiazdą ekstraklasy. Tyle Legia, no młodzi w Legii i Żyro, i Wolski. Wolski, świetna asysta, no myślę, że tymi młodymi Legia jednak znów będzie profitować w rundzie wiosennej i muszą grać tak jak na jesieni, jeśli Legia chce dogonić Śląsk Wrocław.
Ale ja cały czas uważam, że mimo 10 punktów straty, jednym z takich mocnych faworytów do tytułu jest Wisła Kraków. Wisła na początek gra z Zagłębiem Lubin. Nie mam pojęcia, jak się skończy ten mecz ze Standardem Liège, ale bez względu na wynik uważam, że kadrowo naprawdę silna jest Wisła. Właściwie żadnych transferów, ale transferami można nazwać powrót do zdrowia czy Małeckiego, czy Melixona. Melixon, jeżeli to będzie ten sam co na wiosnę, co pod koniec poprzedniego sezonu, no to jest fantastyczna wiadomość dla Wisły. Defensywa, no właśnie czekaj, tutaj dostał czerwoną kartkę, no w Ekstraklasie na pewno będzie inaczej, jest to zawodnik taki, po tych meczach, w których go widziałem, no kandydat na reżysera gry w defensywie Wisły i oczywiście rywal o wiele łatwiejszy niż ten, z którym zagra Legia, też stawiam na wyjazdowe zwycięstwo w Lubinie Wisły i to takie efektowne, takie nawet ze 3-0. Myślę, że Wisła rzuci się w pościg za Śląskiem. 10 punktów straty, ale ja jej nie skreślam. Nikt specjalnie się nie wzmocnił. Może Polonia, minimalnie Śląsk, a dalej uważam, że kadrowo najsilniejsza jest w tym momencie w Ekstraklasie Wisła. I wreszcie też ciekawy mecz, bo mamy dwa trenerskie debiuty byłych reprezentantów Polski. Co by o nich nie mówić, to jednak zawodników, którym dzisiejsi ci z Ekstraklasy karier mogliby żałować. Tomasz Hajto zadebiutuje jako trener Jagiellonii. Bardzo jestem ciekawy, bo Jagiellonię pod jego wodzą traktuje o wiele poważniej i to zadanie, jakie go czeka, niż to, co zrobi Piotr Świerczewski w tym zrujnowanym ŁKS-ie. Sam zaczął od wejścia do szatni, że tam gra piłkarski Szrot, a on jest trenerem bez żadnych umiejętności. Tomasz Hajto, zupełnie inna charyzma, bardzo zdeterminowany, żeby zacząć dobrze tą swoją karierę trenerską. Ciekawy mecz w Kielcach z Koroną. Pamiętajmy, że Jagiellonia fatalnie spisuje się na wyjazdach. I jestem strasznie ciekawy, czy przełamie to już w tym pierwszym meczu trener Hajto. Jeszcze muszę się przyzwyczaić do tej zbitki. Trener Tomasz Hajto. Jak będzie jego grała drużyna? Ja stawiam na to pierwsze zwycięstwo po trudnym boju. Skromne 1-0. Ale zobaczymy, czy to się sprawdzi.